poniedziałek 26 września w Istebnej odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą kapitana Ignacego Gazurka. W programie uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień, odsłonięcia tablicy oraz jej poświęcenia, zaś w części artystycznej prezentacji historycznej oraz biało-czerwonej szachownicy z parasolek rozłożonych przez uczniów szkół podstawowych. Dzisiaj chcemy odsłonić tablicę, która została poświęcona Ignacemu Gazurkowi, oficerowi Wojsk Polskich, Sił Powietrznych. Bardzo chcemy tą postać przybliżyć, zwłaszcza młodemu pokoleniu, bo gdzieś widzę, że jednak ta pamięć jest ulotna i często, kiedy zadaję pytanie młodym ludziom, czy kojarzą tego wielkiego dowódcę Wojska Polskiego, mówią, że nie za bardzo, więc chcemy krzewić tą pamięć, a że to jest człowiek, góral z Istebnej. Jesteśmy z tego niezwykle dumni, bowiem walczył i zginął podczas tych walk w Holandii, oddając życie za ojczyznę. Także wielki patriota i taka pamięć i to miejsce, które tutaj tworzymy, jak najbardziej się należą. Nietypowa data, w sobotę dokładnie obchodziliśmy rocznicę śmierci, a my z racji tego, że głównie chcemy przekaz kierować do uczniów szkół podstawowych i zaangażowaliśmy w obchody dzisiejszego wydarzenia, obchodzimy w poniedziałek, także akcentujemy 78. rocznica śmierci Ignacego Gazurka, kapitana Sił Powietrznych, który zginął w Holandii. Jako że tutaj mówimy o siłach powietrzno-desantowych, chcemy nawiązać do symbolu polskich sił lotnictwa, do szachownicy. W związku z tym 200 dzieci, uczniów szkół podstawowych, wszystkich 6 z terenu gminy Istebna, będzie układać szachownicę wojskową, symbol sił powietrznych, na boisku przy szkole podstawowej numer 1 w Istebnej. Także tym sposobem chcemy zaakcentować i oddać też hołd wszystkim tym, którzy polegli, ponieśli tą męczeńską śmierć za ojczyznę. Służyłem przez całe swoje życie w 18. Batalionie Powietrzno-Desantowym i tu przyjechałem z potrzeby serca, nie tak z obowiązku, dlatego, że ja tutaj obok, na Złotym Groniu, za nami, szkoliłem kiedyś wojsko jazdy na nartach, i skakaliśmy na spadochronach w zimie na ten Złoty Groń. Natomiast jeżeli chodzi o kapitana Ignacego Gazurka, osobiście byłem w miejscu śmierci kapitana Archem przy ulicy Station Zwek 8, gdzie on został w chwili śmierci pochowany razem ze swoim żołnierzem i dopiero później, jak utworzono cmentarz w Osterbik, nastąpiła ekshumacja i przeniesienie go na ten cmentarz. W latach 80. będąc tam, pobraliśmy ziemię z jego grobu i ziemia ta w dwóch urnach. Jedna urna została przekazana rodzinie, a druga jest wmurowana w specjalnej niszy w pomniku na terenie 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego. Tyle. Imienia Ignacego Gazurka i słusznie. Jeszcze dodam, że kapitan Ignacy Gazurek jako nauczyciel miał przydział mobilizacyjny w 1939 roku, był dowódcą Kompanii Obrony Narodowej i dostał się na zachód w ten sposób, jak większość naszych żołnierzy w walkach odwrotowych kampanii wrześniowej, znalazł się we Francji i w związku z tym również w pierwszej brygadzie spadochronowej polskiej samodzielnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.